I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Ewangelia Łukasza 5:20. Czy wszystkie grzechy zostaną wybaczone człowiekowi, który w pokucie i z wiarą zwróci się do Pana Jezusa Chrystusa, czy tylko te popełnione w przeszłości? To jest zrozumiała rzecz, że jako ludzie ograniczeni czasami dzielimy nasze grzechy na przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Ale Bóg nie zna takiego rozróżnienia. On widzi nasze życie od chwili naszego przyjścia na świat do ostatniej jego minuty. Nasze grzechy, również te dawno zapomniane, jak i te, które z własnej perspektywy należą jeszcze do przyszłości. Postrzega je jako całość, jako serię ciemnych, niecnych postępków, słów i myśli. Co więcej, On widział nasze grzechy już przed 2000 lat. Wtedy wszystkie należały do przyszłości, ale Bóg je widział i nie przeoczył żadnego z nich i wszystkie włożył na Pana Jezusa Chrystusa. On poniósł grzechy wszystkich, którzy ze szczerym wyznaniem swych win zwracają się do Boga. Gdyby był choć jeden grzech, który popełniliśmy albo mielibyśmy jeszcze popełnić, a który nie zostałby wyłożony, nie zostałby włożony na Chrystusa, pozostałby na zawsze nieprzebaczony, zamykając nam dostęp do nieba i obecności Bożej. Bogu niech będą dzięki. Wierzący wie, że każdy grzech przez Niego popełniony został poniesiony na krzyżu Golgoty przez Jego Zbawiciela. Dlatego może mieć pokój i pewność, że wszystkie jego grzechy, od kolebki aż do grób, zostały przebaczone raz na zawsze, gdy tylko uwierzył w Chrystusa. Niestety, jako dzieci Boże, nie jesteśmy uwolnieni od możliwości popełnienia grzechu. Gdy zgrzeszymy, nasza społeczność z Ojcem może być przywrócona jedynie przez szczere wyznanie złożone Bogu, ale nie grozi nam z tego powodu wieczne potępienie. Czy przez to wierzący może więc zacząć lekko traktować grzech? Absolutnie nie. Doskonała miłość i łaska, których mógł doświadczyć i których doznaje każdego dnia na nowo, oraz świadomość tego, jak wysoką cenę Zbawiciel zapłacił za jego zbawienie, stanowią dzień w dzień motywację do prowadzenia bogobojnego życia ku chwale Boga. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 20 werset.